To była pani Sakura Daishi, dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury, która wszystko pięknie powiedziała, oprócz tego, że ona również będzie prowadzić tę księgarnię, o której wspominałam. Jest to pierwszy przypadek w historii naszego festiwalu, żeby zagraniczny dyplomata wziął się za prowadzenie po godzinach księgarni. Także tym bardziej państwa zachęcam do korzystania z niego. Ja się nazywam Tomek Grabiński i wylosowałem tą najkrótszą zapałkę zapowiadacza spotkań. Powitała państwa Olga Kremor, która kieruje naszym... Zapraszam panią, tak, która kieruje naszym festiwalem. Może jeszcze jedyna okazja, to zanim mi zabiorą głos, to przedstawię zespół. Karolina Leontowicz, która też ten festiwal organizuje. Najbardziej znany polski fotograf wśród pisarzy Gruzji, Turcji oraz wielu innych krajów, Rafał Komorowski. I tak, chciałem jeszcze państwu powiedzieć, że żeby nie powtarzać, że spotkania są o 19 i 20.30, że w tym roku przygotowaliśmy taki dodatek poświęcony festiwalowi do Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego, czyli czasopisma, które jest wydawane przez Strefę Kultury Wrocław. Wszędzie tutaj, w tych naszych miejscach festiwalowych państwo go znajdą, a także w tych wszystkich punktach, gdzie jest dystrybuowany. Bardzo ładnie to wygląda. Sami napisaliśmy bardzo ciekawe teksty. Sabra Daishi na przykład, między innymi o literaturze rumuńskiej. Ja napisałem o czeskiej i słowackiej. A kolega Paweł Szroniak, pan się pokaże, napisał o literaturze polskiej. Oprócz tego mamy tradycyjne ulotki z programem festiwalu. W tym roku w dwóch wersjach. Jedna zawiera program festiwalu i ma 4 strony. Druga jest wersja skromniejsza, nie zawiera programu festiwalu, ale za to dłuższy jego opis. To wszystko państwu polecam. Jeszcze chciałem państwu polecić 2 wystawy. Jedną mają państwo, wszyscy państwo mają za swoimi plecami tę wystawę. I to jest wystawa zdjęć z poprzednich edycji Miesiąca Spotkań Autorskich. Autorem tych zdjęć jest skromny, ponieważ nawet nie uznał za stosowne, żeby się pod tymi zdjęciami podpisać. Wspominam już Rafał Komorowski. Oprócz tego jeszcze mamy drugą wystawę, która jest wystawą zdjęć kilkunastu rumuńskich pisarzy, którzy do nas przyjadą, przygotowaną przez naszych czeskich kolegów, którzy obfotografowali ich wiosną w Rumunii. I tę wystawę mogą państwo obejrzeć na deptaku na ulicy Świdnickiej między, nie wiem, nazwijmy to hotelem Monopol a restauracją D. Jak państwo wyjdą z Mediateki, skręcą w prawo, na pewno je państwo nie ominą. I panów bym prosił, jak można. I dzisiaj teraz padnie kilka razy słowo pierwszy. Więc tak, naszym pierwszym gościem pierwszego spotkania, pierwszego dnia jest pan Maciej Płazak. Pan Maciej jest pierwszym polskim laureatem, nie wymyśliłem słowa laureat na P, laureatem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, którą otrzymał w zeszłym roku za powieść Robinson w Bolechowie. Którą to powieść, bo nie tylko rumuńskie książki można u nas nabyć, można nabyć również tutaj. I zginął gdzieś prowadzący pierwsze spotkanie również członek naszego zespołu przygotowującego festiwal, który przejdzie prędzej lub później. Co do prezentacji trzeba. W ramach prezentacji. Ponieważ, jeszcze wspomniałbym, że Rafał Komorowski prowadzi nie tylko, znaczy robi nie tylko fantastyczne zdjęcia tego festiwalu, ale wszystkie nasze spotkania, mogą państwo powiedzieć znajome, ale też, żeby państwo wiedzieli, są transmitowane online w internecie, a potem można za dzień, za dwa, za tydzień, a nawet za rok zobaczyć na kanale YouTube Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu te wszystkie spotkania. Spotkanie poprowadzi Paweł Szroniak, również pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej.
publicznej. Ja jeszcze dodam, ponieważ wszyscy Państwo wiedzą, że w czwartki spotkania odbywają się w klubie Proza i nie jest to przypadkiem, ponieważ polską edycję festiwalu oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu organizuje również Wrocławski Dom Literatury, który prowadzi klub Proza. Maciej Płaza, Paweł Szramiak, zapraszam. Już się podzielimy mikrofonami, myślę, że tak będzie łatwiej się skomunikować. Nasze spotkania mają bardzo ustaloną formę, a mianowicie struktura całego spotkania jest niedzielna. Zaczynamy zawsze od lektury. Zaproszony autor będzie czytał fragment wybranego przez siebie utworu. Następnie przejdziemy do moderowanej rozmowy, w trakcie której będziemy mogli Państwo posłuchać trochę o tym, co pisze osoba będąca gościem danego dnia. A na koniec sami Państwo będą mogli zadać pytania. Myślę, że wszystkie te części będą trwały, nie będą trwały tyle samo, ale będą mieli Państwo wystarczająco dużo czasu, żeby zapytać Macieja Płazę o wszystko, co chcieliby Państwo, o co chcieliby zapytać. Dzisiejsze spotkanie zostanie zainaugurowane specjalnym utworem, ponieważ jest to utwór premierowy, opowiadanie, ale o szczegółach może niech powie sam Maciej. Dzień dobry. To będzie premiera, no nie w tym sensie, że napisałem ją na to spotkanie oczywiście, ale to trzeba oczywiście moment coś napisać, ale uznałem, że okoliczności mojej literatury nie będą prawie. To jest opowiadanie, które napisałem niedawno. Jest to część takiej książeczki właściwie, którą piszę. I to jest opowiadanie pod tytułem Asterion. Asterion to jest... Maciej, może też wymienimy się. Nie działa? Działa. 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 Teraz lepiej? Z tyłu dają znaki, że słychać, ale nie w Państwu... Teraz po lewej. Teraz słychać? Dobrze. A co mam powtórzyć? Czy wszystko od początku? To będzie opowiadanie Asterion. Asterion to jest... w cudzysłowie oczywiście autentyczne imię bohatera mitologicznego, znanego szerzej jako Minotaur. Przeczytam Państwu, to nie jest długie opowiadanie, ale tak nie zdążę go całego przeczytać, więc pewnie jakieś pewnie 5 stron zdążę. Asterion nie od razu był potworem. I nie zbudowali przecież labiryntu wokół niego. W pałacu chwycili go w pół o świcie, wprost posłania, wył głośniej jak wrzaski żołnierzy, komendarz rzemieślnika. Spętali mu nogi i szur na wóz. Gwóźdź rozorał mu czoło. Twój dom! Krzyczał tamten. Na rozkaz. Twój dom! Sparszywy uśmiechem attyckiego przybłędy. Twój dom! Jeszcze raz. Potem wóz turkotał po dziedzińcu. On wył głośniej na dryki osła, w dół kamienną drogą. Do kamieniołomu, tam z oczu, wyrąbywali go, od kiedy się urodził. Na niskim placu wozem szarpnęło, aż stoczył się, grzmotnął o kamień. Przełknął okruch wybitego zęba. Skończył mu się skowyt, zakrztusił się, splunął krwią. Nadchodzili z góry, wśród nich rzemieślnik, z łajdackim uśmiechem królewskiego przybłędy. Ojca nie było. Gdzie ojciec? Wrzasnął to chyba, bo tamten pokazał na pałac bielający na wzgórzu. Ślimaczą muszle z kamienia górującą nad zatoką. Ślimaczym kręgiem zatoczył ręką dookoła. Ojciec był pałacem, wszędzie z nimi, nad nimi. Jeszcze jeden skowyt, ostatni, nim dźwignął go z ziemi i wciągnął do środka. Matka, matka, matka! Tamten skinął w górę z szyderczym uśmiechem nocnego przybłędy. On odchylił głowę, wyśledził się przez krew. Nad portykiem, na tle nieba, Labrus, dwusieczny topór. Matka wsłuchana w fazy księżyca, od nowiu do nowiu. Kreta na zawsze, Kreta boska pełna. Matka skryta w mroku swojej żałoby. Tyś skazał. Powlekli go w czerń. Czarne ręce żołnierzy, czarne światło łuczy, w czarny szloch. Błękit błysnął ostatni raz i zgasł. Ostatnią rzeczą, jaką niósł w oczach, był uśmiech tamtego. Sklęty blask słońca w błękicie. Tetaos! Wrzeszczał. Tetaos! Tetaos! Jeszcze raz. Któryś obrócił się i trzasnął go w twarz. Spętane stopy omsknęły się, upadł. Łomotali go po grzbiecie. Łup, łup. Ktoś chwycił rękę drugiego, razy ustały. Nie szedł już, wlekli go, trzymali pod pachami. Pięty mazały krwawy szlak po posadzce. Palce mazały krwawy szlak po ścianach. Sklepienie to niknęło gdzieś w górze,
To spadało na głowę, aż musieli się schylać. Od trzaskańca kamienia. Znał, pamiętał ten huk, od kiedy się urodził. Nie puszczano go tam, słyszał tylko jak rąbią. Teraz piętrzyły się nad nim, widział ten zastygły huk. Wnętrzności wyspy rozorane, rozbite w pył. Dla niego szli. Czasem huk kamienia ścichał, ogarniał ich blask nagich skał. Utytłani w ziemnym śluzie, przeciskali go przez szczeliny. Pojedynczo, jeden, potem drugi. Pochodnie gasły z sykiem, klęli wściekle. Żebra mazały krwawy szlak po korzeniach drzew. Potem znów kamień, szlak opancerzony płytami. Tyś skazał plamką zbędnego życia w mroku. Dyszeli tak głośno, że z kudłatych brud kapała ślina, charkali. On krztusił się, spluwał. Skończył mu się głos. Mykos, mykos, gadali. Mykos, jeszcze raz. Słowo rzęsiennika. Powtórzył im kilka razy, nim weszli do środka. Gardziel korytarza odkrztusiła nagle. Przełknęła głosy, krzyki, jego płacz, ich wściekłe oddechy, ścieśnione dotąd, gruchnęły nagle głuchym echem. Przestrzeń rozpękła się, czerń uciekła w górę. Byli gdzieś. Nie pomiędzy, nie w drodze, ale gdzieś. Aż nim szarpnęło. Mykos, burknął któryś. Puścili go. Runął na toporne płyty. Jedno z łuczyw zatoczyło krąg. Przeciwległa ściana niknęła w mroku. Ziały czarne plamy, inne wyjść, dojść. Niektóre wielkie jak jaskinie w zboczu góry Ita. Inne ledwie wyśliżone na zewnątrz, obrąbane z grubsze kanały, ciągające flegmą ziemi. Przy ścianach strop giął się w pół, kolumny pękały z wysiłku. Błysnął nóż, ciachnęli mu więzy. Który ścisnął jedną z pochodni pod ścianę, drugi rzucił worek, brzęknęło coś, pewnie misa, amfora. Strzęp litości. Odeszli. Dedalus! Wrzasnął jeszcze raz. Światło syknęło, sypnęło, resztką zgasło. Skulił się, odskoczył na sam środek. Pod kolumnę, byle dalej od tamtąd, od czarnych cieśni. Szedł z nich pomruk. Roiło się coś. Przecierało między zlepionymi na grubo kawałami świata. Hrrr, hrrr, zagłuszał to. Trwał bez ruchu. Jak długo? Co to znaczy długo? Spał, może nie spał. Trwało. Pomału zapominał, jak wygląda światło. Ale rozjeżdżało się w nim, w środku. Zamieszkał w tym, co było. W szorstkich rękach braci. Jasnych oczach sióstr. W ich śpiewach, grach, zabawach lalkami. Robione przez rzemieślnika migały w rękach. Uciecha, że w kłębek patyków i szmat może wstąpić zręczne cudze życie. Uczy ich tego z przymilnym uśmiechem dworskiego przybłędy. Na sznurkach taniec, kroki na palcach. On też, chciał też. Chwytał coś śmiechem, ale niezdarnie, nie słuchały go. Był ukruszoną płytką w mozaice, rysą w marmurze. Pamiętał, jak bracia zawiązali mu oczy, ciskali nim sobie z rąk do rąk na tarasie. Hen u stóp morza, ciemniejszy od wina. Ocknął się z zabawy ze strasznym przeczuciem, że kiedyś przybędzie. Załopotał na morzu czarny żagiel, ale wtłoczyli mu krzyk do gardła. Tylko jeden stał z boku, gdy spadały ciosy. Najmłodszy, przejęty. Glaukos. I uśmiech najjaśniejszy, Arianne, drogi blask złota we włosach. Splatała mu warkoczyki nad karkiem. Będziesz święta, mówi. Będziesz nasz, mówiła. Sińce znikały pod musięciami jej głosu, śpiewem jej palców. Będziesz uleczony, zabliźnij się, cokolwiek cię dzieli ode mnie. Będziesz z nami. Mienisz się bielą i złotem. Tak będą rysować cię giętką kreską, tak będą cię śpiewać. Miłość wybrała mnie z jasnej strony świata. Dam ją tobie, dam niemu, który przybędzie, będzie ci jednią, znajdzie się dla ciebie miejsce w świetle. Powiodą cię w mrok, ale wrócisz. Miłość, najwyższa wola świata, była w tym śpiewie, bo jej kojeniach nie bolało go już. Co jeszcze? Ramiona matki, w nich mieszkał rzadko. Gładkie, ciepły blask oliwki, księżyc w jej oczach. Pazifej. Z niskich izb, gdzie mieszkał z mamkami, wchodził kręto na górę, prosił o widzenie. Ona tuliła go mocno. Zbierał jej łzy, trzymał w dłoni. Byłeś mój. Może ty najbardziej. I Glaukos zrodzony był uśmierzyć gniew króla. Najkruchsze moje. Dziecko występku i dziecko pojednania. Matka, bezsilny czar. Ciemny posąg płaczu. Dla niego ten płacz, o nim. Odchodził z zaciśniętą dłonią na długo. Raz na rok widział króla. Raz na rok.
chłodny blask bieli. Musiał zasłaniać sobie oczy. Króla. Jeszcze, coś jeszcze. Światło, co wokół wblakło już w kamień i w nim trwało. Jeszcze coś, przebłysk w nim samym. Dawniej w pałacu miewał je w głowie, uderzały z dwóch stron ciemienia, z nagła, w pół słowa, w pół snu, aż krzyczał z bólu. Trzask młotów w kamieniołomie. Nie widział wtedy nic, wzrok zasnuwał się płachtą krwi. Teraz w mroku zobaczył, przypomniał sobie, czego nie mógł pamiętać. Ojciec król w masce byka i matka z kapłańskimi rogami krowy na głowie, pod godłem topora. Mistrz wycofywał się w pole z ceremonii. Zza śrubin słońca z księżycem rodzili się jego bracia i siostry. Akakalis, Fedra, Katreus, Glaukos i ona najświętsza, Ariadne. Powtarzał sobie ich imiona, uczył się. Prócz Glaukosa byli na świecie już przed nim, czyli zanim poszło się świat. Warknął znowu, zaszlochał, trzask, wrzasnął z bólu. Spod ciemienia łupnęło znów z obu stron. Ujrzał coś jeszcze, czego nie pamiętał. Jednego razu obrzęd nie odbył się pod dębem w uświęconym miejscu i nie było mistrza, który by wycofał się w porę. Był nim on sam, wreszcie oblubieniec, bez maski, bo nie był królem, choć sam ją sporządził, rzemieślnik, z szydliwym uśmiechem małżeńskiego przybłędy. A kto pocznie się w gnoju? Z gnoju jest ulepiony, choćby dano mu niebieskie, gwiezdne imię. Asterion! Wrzeszczał. Asterion! Asterion! Jeszcze raz. Na próżno. Imię cicho ogasło. Wtapiało się w mrok, w drętwe powietrze, w wilgoć skał. Gadały mu w głowie słowa matki. Szeptane zaklęcie. Potężna jest dłoń, która krętym biegiem świata przez nawa zgrane imię włada. Wymacał na ścianie suchą połać, gładkie płyty. Roztrzaskał amforę, z której dawno wypił wino, ułomkiem rozorał sobie udo. Zaczerpnął krwi i mazał po omacku. Raz, drugi, poprawiał, pochrupiał. Później, kiedyś, w świetle łuczywa zobaczył, co napisał. Labrus. Nie napisał. Pamięć ręki była starsza. Namazał hieroglif. Topór. Dwa ostrza. W lewo, w prawo. Labrus. Pod tym znakiem skonasz. Tyś skazał. Tymczasem biegał naokoło wzdłuż ściany. Wyuczył się jej błędnych załomów na pamięć. Po środku myku stała sadzawka. Woda wiecznie była ciepła i grząska, pełna ziarnowatych drobin, nie ustawała w wirującym ruchu. Grzał się w niej czas. Raz zbudziło go coś, musnęło po ręce. Rozchlepywał ją na boki, szukał, warczał, krr. W rękę wszedł giętki patyk, przesmyknął się między palcami. Sztuczka rzemieślnika, pamiętam z pałacowych zabaw. To on go tu, on, ale jak? Nie zdążył zatrzasnąć na nim zębów, patyk cofnął łeb. Wspomnienie pustej amfory i misy szarpnęło w brzuchu. Znów chciał łapnąć zębami, ale rozległ się syk. Syk stamtąd. Może znikąd, zewsząd. Zrozumiał. Tyś bratę. Puścił go. Syk cicho wsunął się w mrok. Śladem węża, wzorem węża. Podpełz wymacał w ścianie, któreś wieście śliznął się. Wąsko na cztery łokcie, nie więcej. W górę, ledwie tak, że musiał się schylać. Szarpany korzeniami. Kamiennymi płytami połatali wybroczenia błotnistej ziemi. Pił z niej fetor gnijącego. Tętniły ziemne żyły, ślimaczyły się jej bulwowate kształty. Wrzasnął z obrzydzenia. Wytrzymał jeszcze raz. Maca. Przestrzeń zapadła się nagle, poszła w bok. Przeskoczył do drugiej ściany. Wyjścia niepojęte, niezliczone. Ślepo wbiegł w jedno z nich, rozpędził się. Głową w mur, trzasnęło mu w karku. Wycofał się, zgubił drogę, nie zliczałeś się wyjścia. Nie był nigdzie, pojął, nie jest nigdzie, bo być to wiedzieć, on nie wiedział. Zastygł w miejscu, tkwił długo. Nie myślał, nie liczył, próbował tylko być jak to, co wokół. Domyślił się chyba, może już wtedy, że tam w Mykos na ścianie na was grał nie tamto z pałacu, tylko nowe imię tego miejsca. Tyś z gęstką mroku, ruchliwą, głodną. Jesteś tym miejscem. Wąż, kto tu jeszcze mieszka? Ktokolwiek jest twój. Poddany. Mykos. Podniósł głowę. Wpił wzrok tam, gdzie winny być gwiazdy, które dały mu imię. Tamto, niebyłe. Nie pamiętał go. Zawiał. Głos miał szczysty.
gorącemu capowi biegał po kamiennych galeriach, aż w głowie rozkręcał się wir. Wtedy upadał oszołomiony. Trafiał do Mykos na osie, bez trudu. Wył! Wył jeszcze raz! Z pomiędzy korzeni usuwały się wtedy bruki ziemi. Sypliwie gadało sklepienie, klekotały płyty ściany, pryskały odłamki. Galopował znowu. Jego skowyt mazał drżący szlak po korytarzach. Zawsze wracał tam, w miejsce, w środek. Tam odpoczywał któregoś dnia. Nie, nie dnia, nie było już dnia ani nocy, tylko czerń, która wchłonęła to, co było i będzie. Gdy więc kiedyś, któregoś razu, w czerni, leżał zmęczony i dyszał, chęć dalej coś jeszcze. Coś, czego nie było od wtedy. Kiedy? Gdy stał się bratem węża. Sprężył się, skłonił, przypadł w sadzawce. Przez nikły szum rojącej się wody usłyszał. Szły ostrożne, ale pewne. Wiedziały, jak wejść, wodę wyjść. Mrok rozjaśniła poświata. Potem w oczy uderzył blask, oślepił, zacisnął powieki. Kroki pomału, coraz wolniej zbliżały się. Może worek z misą, amforą, może chłosta lub pałka, może miecz, może on, Dedalos, szepnął. Nie, szepnęło w nim samo, nie miał już słów. Tamten gadał, stał nad nim. Sklęty blask pochodni w mroku, każda zgłoska stamtąd, dźwięczna. Każda jeden ćwierk szpaka, szelest liścia po trawie w ogrodzie. Stuk oślego kopyta o kamień, śmiech brata, szczęk wolego jarzma na polu, dudnienie pitoi przestawianych w spiżarni, jasny kamień mozaice, muśnięcie pędzla, księżyc w oczach matki, jej uśmiech najjaśniejszej, Ariadne. Tężał w nim wrzask. Słuchał, pojmował z trudem. Przychodzę, rozkaz, wrzask, tupiesz, aż pałac. Rozkaz, przychodzę, pałac, wrzask, biesiada, amfory, kliksy, drżą, pałac, na stołach, drżą, wrzask, wycie, zamknięto, zamknięto, hańba, zamknięto, ukrycie, poto, zamknięto, tyś skazał, nie byś rozgłaszał, król, Minos, talas Sokrata, władca mórz sprawiedliwy, mórz, czarny żagiel, ten łopot, pan twój, każe ci, wycie, cisza, cisza, resztę dni. Co to dni? Jakie dni? Jakie ci pozostały? Przepędzisz mil... Co to było na koniec? Szpak zastygł w locie. Pędzel omsknął się po płytce. Wiatr cisnął liść w morze. Osioł okulał na drodze. Wół ryknął uderzony pękniętym jarzmem. Zaćmiło się słońce. Wielki gliniany pitos przewrócił się nagle, gdy szukali... Z miodem wylało się ciało brata, Glaukos, kupiony, utopiony, więc to stamtąd, stamtąd rozbrzmiał ostatni krzyk. Co to na koniec? Czemu głos pękł na pół? Ciągle jeszcze zaciskał powieki. Pochodnia, sycząca dotąd cicho, szurnęła nagle w śliskim powietrzu. Żołnierz pewnie przełożył ją z ręki do ręki. Warkliwy kształt w mroku. Czy to na pewno uwięzione dziecko? On rozwarł powieki. Pochodnia zbliżyła się. Oczy spod hełmu, wykrzywione zdumieniem i grozą. Taurominos! Charknięcie bez dźwięku, bez tchu. Nie czuł nic prócz głodu. Warczała w nim pustka nienasyconej ziemi. Chlast, chlast! Dwa razy, w lewo, w prawo. Chlast jeszcze raz. Łeb w hełmie prawie od potu drzwi. Bił z niej zapach płodzenia i śmierci. W ziemnych rzymach ślimaczyło się w krąg. Czuł, gdy haratał je kąsał. Czuł, że woda w sadzawce gęsta, pełna, wiruje w tę samą stronę. Wyszarpał jeszcze żyjące. Wrzasnął, wytrzymał. Dożarł do końca. Puścił. Trup łagodnie osunął się w mrok. Pęta wnętrzności mazały szlak po posadzkach, gdy uciszył w sobie warczenie i powlókł trupa przez mrok, który był już lżejszy, przejrzystszy. Rozjaśniony może jego wzrokiem? Może ciepło pożartego? Z zakrętów, rozwidleń, rozstojów zbierał wiercie słomy, które porozrzucał tamte. Więc tak trafił. Sprytem. Sztuczką tatego. Jak mu było? Chciał zawołać, ale zapomniał już imienia. Zawrócił tylko. Tak trafił. Podstępem. Czymś nie z siebie tętniącym, żarliwym. Tylko danym, kazanym. Kto tak wchodzi w mrok? Jest bezbronny!
To wszystko. Przeczytałem Państwu całe, ale nie mogę. Bardzo dziękuję. To była mniej więcej połowa. Podejrzewam, że niebawem będą mogli Państwo się zapoznać z całością. To opowiadanie na pewno zostanie opublikowane gdzieś. Tak, tak. No to jest rada wydania książki, myślę, że w przyszłym roku będzie gdzieś sobie raz na będzie. Tak, i tak naprawdę ta nowa książka będzie punktem dojścia naszej rozmowy, ale tak naprawdę nie sposób ukryć, że pretekstem jest przyznanie Nagrody Engels, przyznanie Nagrody we Wrocławiu, więc pojawia się kontekst miejsca. I zapytałbym po prostu, jak wygląda życie po Angelusie, i rozumiem to pytanie w taki sposób, że chciałbym, żebyś powiedział co nieco o środowiskowo-ekonomicznym wymiarze nagród literackich w Polsce. Mam powiedzieć, czy wydałem już pieniądze? Nie, raczej jak zmienia się pozycja nagradzonego autora. No, trochę się zmieniła, bo zacząłem dostawać maile od wydawców, którzy na przykład wcześniej nie chcieli wydawać moich tłumaczy, znaczy nie w sensie moich tłumaczy, książek, które na przykład polecałem wydawcom jako tłumacz. Mam to takiego super pisarza sprzed 100 lat, nikt go nie zna, ale ja go znam i wiem, że jest wielki, jest genialny i może byście go wydali. Więc kiedyś na takie maile dostawałem odpowiedzi, ewentualnie stawkowe dziękuję, a teraz zacząłem dostawać maile właśnie z zachętą, że może coś byśmy zrobili razem i na przykład tych pisarzy wysyłałem i się okazało, że da się ich wydać. No więc tak, to takie są. Nie, to taka anegdota oczywiście, ale tak właśnie jakoś tak środowiskowo, to nie wiem. No tak jak może się wymyślić mniej więcej. Daje to jakiś spokój po prostu. No pieniądze są potrzebne, żeby mieć. Pisać książki generalnie trudno. Opowiadania takie jak to można sobie szybko po godzinach, natomiast powieści się nie napisze. Ja robię sobie na barokowie, gdybym nie napisał, gdybym nie dostał stypendium, to i tak mi wystarczyło tylko na pół książki. To musiałem kombinować. Więc no, po prostu stypendium są potrzebne. Często nagrody jako po prostu, no, to coś, to, co może pisać następne książki na w świecie. Natomiast jeśli tak, skoro pytasz tak środowiskowo, to też jest tak, że nagrody literackie, których jest coraz więcej, w sumie bardzo dobrze, że ich jest coraz więcej, zaczynają pełnić trochę rolę, taką funkcję, jak kiedyś mówiłem, recenzje właściwie dobre. Kiedyś nie było nagród, a za to większą wagę się przywiązywało do recenzji, bo nie były one roztysiącznione, że tak powiem, wszędzie. W internecie lubimy czytać i blogach i tak dalej. I jakby wcześniej dobra recenzja znaczyła coś, prawda? Książka, która została dobra recenzją, wiadomo. A teraz recenzje są mniej ważne, a chyba bardziej jest ważne, co kto dostał nominację, czy dostał nagrodzony i tak dalej. No to może warto przeczytać. Tak chyba może działać. Tak, mnie ciekawi pytanie stosunkowo proste, ale tak naprawdę kryjące szereg pułapek, a mianowicie kim jest uznany pisarz? Jak sądzisz, kim jest uznany pisarz? Należy wspomnieć, że Angelus nie jest pierwszą prestiżową nagrodą, która ci została przyznana. Idąc chronologicznie, to chyba była Nagroda Literatury na Świecie. Po wydaniu z Korunia pojawiła się Nagroda Kościelskich, pojawiła się nominacja do Nike, pojawiła się Nagroda Nobrowicza, tak? Dobrze myślę? Nie, nominacja. Nominacja do Nagrody Nobrowicza. No ale było szereg tych punktów, które przyciągnęły uwagę mediów, uwagę czytelników do twojej osoby. Czy czujesz się uznanym pisarzem? Nie, nawet się czuję pisarzem. Moja mama zwykła nazywa się pisarzem bardzo dawno temu, kiedy jeszcze w ogóle nie byłem pisarzem. Znaczy, wydałem, że dobrze, to może po pierwszą książkę. Jak dałem pierwszą książkę, to mówię synu, no to już teraz chyba mogę się nazywać pisarzem. No mówię, no może jednak po drugiej. Bo pierwszą książkę to tak się, niektórzy twierdzą, że każdy może pisać. To może mówmy się, że po drugiej. Po drugiej się poddałem. To może o pytanie, jak się czuję, jak uznany pisarz, to też mi tak o piąty. Nie, ja nie wiem, bo ja po prostu, ja mam wrażenie, że nic się nie zmieniło, znaczy siedzę przy tym komputerze albo z zeszytem w ręku na ławce w parku i coś tam długie kombinuję, jak koń pod górę i zgrzytam zębami, że nie wychodzi, albo zdrapię się po głowie, że nie mam, że z czymś tam nie mogę ruszyć, więc to jakby,
poziom takiego jakby zamulenia taką bieżączką, że się coś tam trzeba napisać, znaczy nie coś trzeba napisać, nie jest tak, że piszę potrzeba, tylko no, bo chcę. Ale to jest cały czas jakieś mielenie w głowie jakichś pomysłów i załatwianie sobie w głowie różnych spraw, prawda? No i jak to wymyślić, żeby to jakoś dalej poszło? No poza tym ja jednak pół na pół, a właściwie ciągle chyba w 2/3 jestem tłumaczem tak naprawdę. I od ukończenia Robinsona w Lechowie ja zacząłem go pisać dokładnie 2 lata temu i wszystko co napisałem to jest to opowiadanie i opowiadanie Moria, które się ukazało pół roku temu. I to raptem 20 parę stron, a tak to cały czas tłumaczę. Już mnie zaczyna to trochę denerwować zresztą, ale to już niedługo. Nie specjalnie tak stwarzam Państwu okazję do tego, żeby posłuchać, jak wygląda codzienny żywot pisarza, bo patrząc przez pryzmat recenzji, omówień, no to jest taki w zasadzie marsz po kolejne wyróżnienia. Robiąc sobie research do spotkania, natrafiłem na jeden Krzysztofa Hoffmana, który został opublikowany w Gazecie Wyborczej i tam się pojawia takie zdanie, że jeśli tylko będziesz kontynuował swoje pisarstwo z taką samą kombinacją szwungu i staranności, możesz doczekać się własnej ulicy w Poznaniu. I to jest właśnie ten wymiar uznania, mieć ulicę własnego imienia. No a nie mam ulicy, ale już nie centrum chyba, ale Poznań Plaza. Ładne, ładne. No i hotel w Wrocławiu. Mam też park plan. Tak, tak. Mam trochę nieruchomości. Nie, oczywiście to jest jakieś zupełnie wyabstrahowane stwierdzenie, natomiast kojarzyło mi się to z bardzo ciekawą anegdotą, która pozwoli nam przejść nieco dalej do specyfiki Twojego pisarstwa, mianowicie anegdotą o Marianie Pankowskim, którą przekazał mi Konrad Góra, który Paweł w Brukseli parę lat temu, że Marian Pankowski, nie wiem czy Państwo kojarzą, polski pisarz mieszkający przez szereg lat w Brukseli, wykładający tam na slawistyce, za swoje zasługi dla Uniwersytetu Brukselskiego dostąpił zaszczytu nazwania szeregu ulic w nowej dzielnicy miasta. W Brukseli. Podobno jest to prawdziwa anegdota, nawet Konrad powoływał się na poważne autorytety, które mu ją przekazywały. Ja sprawdzałem, faktycznie są to osoby jakoś tam powiązane z Marianem Pankowskim. Natomiast co by było, gdyby się znalazł w podobnej sytuacji? Jakbyś nazwał takie ulice? Nazwiskami polskich pisarzy? Nie, niekoniecznie. To mogą być wymyślone przez ciebie terminy. Ale ulice w naszym kraju? Tak. W Poznaniu. No to zrobimy osiedle na swoją cześć i bohaterami moich książek, jak to nazwał na przykład. Robinsonem Szulcowskim. No, nie, tak uważam, nie wiem. Nie wiem, ja bym, no tak, mógłbym obdzielić trochę nazw ulic nazwiskami pisarzy, których lubię, ale myślę, że podzieliłby los wielu innych ulic, które są nazwane jakimiś nazwiskami, a nie wiadomo, kim byli. A wręcz w ogóle jest nazwisko. Okej, okay, ja tak zadałem to pytanie na zasadzie tak sprawdzianu, licząc, że... A że trafię, nie trafiłem. Nie, nie to, że trafisz, ale że zaskoczysz nas jakąś ekwilibrystyczną nazwą, bogatą, leksykalnie, jakkolwiek. Wydaje mi się, że to jest jakby sedno twojej twórczości, czyli bogata leksyka plus złożoność gramatyczna. Zresztą jak Gazeta Wyborcza opublikowała Morię, anonsowała to w wyjątkowo głupi sposób, mówiąc, że Maciej Płaza, mistrz zdań złożonych. A już teraz sobie przypomniałem, znaczy nie przypomniałem tylko przyszłą do głowy na ulicy, jak bym nazwał ulicy, chciałbym przed nim mieszkać. Ulica Żmudna. Znoju obok. Ulica Znoju, ulica... tak, właśnie. Jeszcze jakieś słowa na zewnątrz, bo przed może przyjąć. Co do tych zdań? No tak, ale o tych zdaniach jeszcze. Możesz skomentować. Ja może chciałem zapytać, skąd bierze się u ciebie taka potrzeba do tak wyraźnego stylizatorstwa? Myślę, że stąd... No, to jak się pisze, bierze się w dużej mierze z tego, co się czytało, zwłaszcza jakby się było bardzo młodym człowiekiem. A to, że nie ze wszystkiego, co się czytało, bo ja czytałem bardzo różne rzeczy. No, w ogóle pierwszym takim dorosłym pisarzem, który zacząłem czytać jeszcze co by Hemingway, a ten był Hemingway, chyba mnie nie widać. Może gdzieś tam bardzo głęboko, ale na pewno nie w języku. No ja zawsze lubiłem pisarzy, którzy
którzy język w języku lepią, rzeźbią po prostu, nie lepią z niego jak w takiej bardzo prostej materii. Dlatego lubię tę literaturę, prozę, którą się, do której z tego worka się moją prozę rzuca, ale co nie protestuje, że się rzuca, czymś z tym modernizmem z połowy XX wieku, z poznaku Faulknera, czy niektórych pisarzy iberoamerykańskich, jak co jest nietypowe, ale moim ulubionym pisarzem z tego okresu, jak Pentier. Czy z polskich pisarzy, Wodzimierz Szybejewski, Bruno Schulz, właśnie Stanisław Lem, no bo nie można wspominać, bo był też wytrawny stylista wspaniały. I tak dalej. I to jest, oni wszyscy mieli właśnie podejście języka bardzo, bardzo twórcze. Posługiwali się językiem z niesłychaną łatwością i niesłychanie zindywidualizowany sposób. Jakby literatura, która jest zrobiona języka, w tym sensie, że w każdym zdaniu widać, w każdym zdaniu, czy w każdym akapicie, w każdym fragmencie widać sygnaturę autora, widać popis, widać jego twarz, jego rękę, jego wyobraźnię, jego myśli, jego emocje i tak dalej. To jest, po prostu to patrzysz na fragment, mówisz, że to jest Schulz, albo patrzysz na fragment napisany przez jego epigonę, mówisz, że to jest pisany Schulzem właśnie. I to są pisarze, którzy wymyślają nowe języki, tak jakby wymyślali nowe światy. I to mi zawsze imponowało. Znaczy, to nie jest tak, że że 20 lat temu myślałem sobie, będę kiedyś pisał jak Schulz czy Faulkner, ale myślę, że zawsze jak się zaczyna myśleć o pisaniu, no to taka myśl gdzieś tam nawet niewyrażona, nieświadoma to nie jest, że no właśnie to jest ta ścieżka, to jest ten punkt. Tak chciałbym mówić też. Mnie pisanie, jeśli już rozmontowujemy, jeśli już szementujemy ten, nie wiem, czy jak to nazwę, zagadnienie zdań złożonych, co wcześniej na ciebie prowadzę, to mnie nie sprawia w ogóle, to nie sprawia mi kłopotu pisania długimi zdaniami. Znaczy, długie zdanie to nie jest jakiś problem. Ani ta strona leksykalna, jeśli chodzi o jakąś taką, powiedzmy, obrazową warstwę czy słowotwórcze, to nie jest. To nie jest, właśnie jak to powiedziałem o tej żmudzie i tym znoju, ale to nie jest tak. To właśnie mi się bardziej konstrukcja, bardziej jakieś takie przekonanie samego siebie, że to jednak może coś z tego wyjść, że ten budowę warto w ogóle wznosić, budowlę, niż samo pisanie. A samo pisanie to jest jednak jakiś taki stan, taki paranarkotyczny, jest się jakimś rodzajem transu. A ten trans jest trochę żmudny, no bo to się rzeźbi. Zresztą z niepokojem obserwuję, że z każdą kolejną książką pisze mi się coraz wolniej. Profesjonalnie nie byłem w stanie napisać więcej niż 2 strony dziennie. Ale kiedyś słyszałem, że na przykład nie wiem, Myśliwski, czy tam John Banville, czy tam już nie wspominając o takich ekstremalnych przypadkach jak Flaubert, że piszą tam jak akapit dziennie, czy tam 2 strony dziennie, to mi się to wydawało przerażające, a sam już od tego dobijam. Mało. Nie wiem, co będzie dalej, to będzie straszne. Na pewno się zmienimy, chyba będę musiał się przeprowadzić na coś głupi. Ostatnio trafiłem na wywiad z Myśliwskim, gdzie on zdradzał kulisy swojego warsztatu i mówił właśnie o tych takich fanach pisarskich, że zdarza mu się siedzieć nad jednym zdaniem 3 miesiące, a później następuje ten wylew. Ale wróćmy może do tego wykuwania swojego stylu. Jak się to robi, że się nie pisze Myśliwskim czy Faulknerem, tylko się tworzy styl Macieja Płazy? Wspomniałeś o tej tradycji modernistycznej, z którą jakoś tam dialogujesz. Te teksty są w miarę czytelne. Zresztą jeśli Państwo nawet będą czytać później opowiadanie, którego dzisiaj można było wysłuchać na samym końcu, jest rodzaj takiego spisu lektur dodatkowych. Nawet nie są cytaty. Znaczy w tym wydaniu są cytaty, tak. Tak, cytaty. Są tylko cytaty, są cytaty pochowane, tak? I dlatego dałem to jakby na zasadzie trochę, żeby się wytłumaczyć z takiej kradzieżki malutkiej, a trochę, żeby tak właśnie jakby też może nie żeby się popisać, że coś tam przeczytałem, tylko żeby jakby wskazać trochę rzeczywiście. To jest takie mrugnięcie okiem, bo tak jak w przypadku z Korunia, no oczywiście to na każdym w każdym wywiadzie, na każdym spotkaniu się Myśliwski pojawiał, a właśnie Myśliwski, a Myśliwski tam, to ja zawsze powiedziałem, że nie wstydzę się, nie bronię przed tym, bo rzeczywiście ta książka była jakaś inspirowana, natomiast miałem też cały czas poczucie i mam, że to nie jest książka epigońska wobec niego. Podobnie jak, no chyba, że Państwo uważacie inaczej.
Tak samo jak Robinson w Olechowie, wiedziałem, że będzie napisane inaczej i też sobie otworzyłem w głowie jakby taką przekrótkę, że tu jakby inne inspiracje wpuszczę do siebie, dopuszczę do siebie, wpuszczę sobie do głowy. I jakby pozwoliłem, żeby właśnie ten Carpentier, ten Marquez, Faulkner jakby tutaj do mnie przyszli, trochę mi tam naszeptywali z tym do ucha. I to jest tak, część takich inspiracji jest świadomych zawsze, a część jest nieświadomych. Na przykład w Robinsonie Prochowej jest, wydaje mi się, wyraźny wpływ, znaczy na mnie był wyraźny, wpływ Edgara Allan Poe, konkretnie tego opowiadania. A pewnie mnie w warstwie stylistycznej czego tego nie ma. Ale chyba to jest moje pytanie. Chciałeś zapytać, o ten. Więc pomyślałem sobie, że jak ukaże się ten tomik opowiadań, pod każdym będą wskazane utwory, których ślady są w tych opowiadaniach, to będzie nawet taki... jakaś taka ciekawostka może być, bo to nie są oczywiste inspiracje. Na przykład tutaj jest Dylan Thomas i Borges. Czy Borges napisał takie opowiadanie do Masteriona, ale to moje zupełnie inne. Tak, znacząco inne. Przyznam szczerze, jak czytałem Robinsona Bolehowie, no ten Faulkner co jakiś czas wracał na paru różnych poziomach. No, sama konstrukcja tej powieści jest jakimś rodzajem Livingstone'a, prawda? Opowieść o artyście, który dorasta. Natomiast czytając opowiadania, czyli moje i Asteriona, tych tropów, które do tej pory kojarzyłem z tobą, jest coraz mniej. Pojawiają się inne. I tutaj dzisiaj, przygotowując się do spotkania, jak przeczytałem sobie jeszcze raz to opowiadanie, pierwsze zdanie, Asterion mi od razu był potworem. Nie wiem, czemu kojarzy mi się z otwarciem Obcego Alberta Camus. Matka umarła dzisiaj. Nie, to ja się zaśmiałem, bo mnie zaskoczyło bardzo to porównanie. Obcy to jest rzeczywiście bardzo ważna dla mnie książka, jedna z najważniejszych chyba w moim życiu, ale ale chodzi ci o to, że jest takie krótkie, komunikatywne i takie in medias res prowadzę. Tak, tak mi się wydaje. Znaczy, może tak, być może. Nie, gdybym miał szukać jakichś cech wspólnych dla twojego pisarstwa, bym tak stwierdził, że to jest coraz bardziej nasilona skłonność do alegoryzacji, jakiejś takiej paraboliczności. Ta książeczka, mówię książeczka, bo to będzie, mam pomysł na 5 opowiadań, ale nie będą długie, więc to będzie pewnie książeczka i książka. Tak, one są, to będą alegoryczne, znaczy paraboliczne pewnie będzie opowiadanie. No, Moria jest to historia Abrahama i Izaaka. To jest historia Abrahama i Izaaka przeczytana przez Bojaźń Drżenie, jakiego. Tam z Domieszką, nieważne. Paru jeszcze innych źródeł, ale generalnie jest to historia Abrahama i Izaaka i ja ich historię chciałem pokazać jako historię ludzi. Zresztą Kierkegaard tak zaczyna Bojaźń Drżenie, że na początku, zanim zaczyna tę swoją sążnistą, ekwilibrystyczną, imponującą, zarazem kompletnie nieprzekonującą dla mnie obronę Abrahama, tego, dlaczego Abraham mógł i powinien to zrobić tak, jak zrobił, czyli uniósł nóż nad związanym Izaakiem. No na początku jest takie rozwariantowanie tej historii, jak mógł Abraham właściwie się zachować, znaczy jak mógł stchórzyć, jak mógł skapitulować, jak mógł się poddać, jak mógł tego nie zrobić i co z tego mogło wyniknąć. A historia Abrahama i Izaaka zawsze mi chodziła po głowie, mam w głowie gdzieś tam kilka historii biblijnych i mitycznych, legendowych, które gdzieś tam w sobie noszę nawet od dziecka i one jakoś tak się we mnie kłębią i tak gadają i czasem chcą, żebym coś o nich opowiedział. To są historie zazwyczaj i właśnie tak sobie pomyślałem, że te następne opowiadania, które chcę napisać, będą o Prometeuszu, o Golemie, to trochę z innej bajki, ale o Golemie i o Orfeuszu i Eurydyce. I to są wszystkie to wszystko są historie o przemocy, o władzy i jej przemocy i o ludzie przeciwko tej władzy. Przecież ci bohaterowie i Orfeusz i ten biedny, nieszczęsny Asterion, który jest najbardziej niesamowitą, najbardziej nieszczęśliwą postacią w mitologii greckiej. I Abraham, i ten biedny golem stworzony przez praskiego rabina. To są ludzie, istoty, które się... Spotyka ich tak okropny los, że się zadają sobie pytanie, po co zostali stworzeni w takim razie? I czy mają prawo z tego się zbudować? Każdy z nich dociera do tego momentu i różnie z tego wychodzą. A mnie bardzo ciekawią oni jako ludzie. No golem nie był człowiekiem, ale też, no, został stworzony
ten moment, bo to jest bardzo moment ważny, ważny, brzemienny i niezwykły filozoficznie. Bo przecież to jest taki archetyp, zupełnie prawzór najbardziej fundamentalnej sytuacji metafizycznej, wobec której jesteśmy przez całe swoje życie. Czyli czy ktoś jest nad nami? Dlaczego nasze życie wygląda tak, jak wygląda? Dobrze bądź źle, bądź mieszanie. Dlaczego nasze życie jest takie? Dlaczego my jesteśmy tacy? Czy sobie na to zasłużyliśmy? Nie zasłużyliśmy. Na co zasłużyliśmy? Czy musimy być posłuszni? Czy mamy się prawo zbuntować? Jeśli się zbuntować, to jak i co z tego wyniknie? To jest najbardziej fundamentalna sytuacja metafizyczna naszego, którą, a zarazem najbardziej powszechna i bardziej niezbywalna. My w niej żyjemy cały czas, przez całe nasze świadome życie. I te mity opowiadają, te mity, te legendy, te historie biblijne opowiadają tę właśnie historię. Coś się dzieje z nami, ktoś nam każe, ktoś tam czujemy jakiś przymus, czujemy się wmontowani w jakieś posłuszeństwo, w jakiś rytuał, w jakąś historię, w jakąś nieuchronność. Czy musimy się na to godzić, czy możemy się zbuntować? Tak jest no, cząstka tej historii. A powiedz, we wszystkich tych postaciach odnajdujesz raczej figury czy charaktery? Myślę, że charaktery, bo chciałem. To pytania są krótkie, więc 10-12 stronicowej noweli nie da się też zbudować jak skomplikowane postaci, ale też nie było, nie było to moim zamysłem, ale nie chcę budować alegorii i parabol takich 100%. Chcę, żeby to byli jednak ludzie z krwi kości, żeby pokazać ich emocje, ich uczucie, jakąś namiętność, jakieś cierpienie, żeby widać było pot na ich czołach i kurz na ich palcach i tak dalej. I ten Asterion, bo rozdanie komentarza, Asterion, czyli Minotaur, no nie będę teraz historii Minotaura streszczał, zakładam, że Państwo ją mniej więcej, przynajmniej jakoś tam z grubsza znacie. Natomiast ja sobie tę historię wyobraziłem trochę inaczej, że ten biedny, nieszczęsny Minotaur nie był, jak głosi ta kanoniczna wersja mitu, dzieckiem Pazyfe, czyli żony Minosa, króla Krety i byka, tylko był po prostu owocem zdrady. Pazyfe z Dedalem, ateńskim rzemieślnikiem, który bawił wtedy na dworze Minosa. Ja chciałem pokazać Dedala jako taką szarą eminencję. No i rzeczywiście Asteriona, czyli tego Minotaura, jako dziecko zdrady, jako bękarna, przepraszam za słowo. I który zatem nie swój występek, nie swój grzech zostaje wtrącony do labiryntu, to musi cierpieć. Po prostu. I zadaję sobie pytanie, dlaczego? Za jakie? Za co? Właśnie. Za czyje zło? Za czyje występek? Tak się cierpi. Dlaczego? Przy czym też nie chciałem jakby oskarżać nikogo. Nawet największy poszwór z charakterem jest chyba Dedala tutaj, ale na pewno nie matka właśnie. Też lubię te moje... Właśnie jak biorę na warsztat jakąś historię mityczną, czy legendową, czy biblijną, to lubię ją wywrócić na lewą stronę. I jak pokazałem Abrahama jako człowieka przede wszystkim strasznie właśnie słabego, nieszczęśliwego, przerażonego, tak tutaj pokazałem Asteriona jako biedną, nieszczęśliwą, niestety dziecko po prostu, to jest dziecko. A Pasyfe, która jest jakby zapisana w mitologii jako... Dobrze, za bardzo się rozgadałem. Nie, śmiało. Nie, no, też chciałem ją jakoś zahabilitować, jako no, taką właśnie... osobę, żonę królową, kobietę, która też cierpi, bo jest zhańbiona, przecież nie jest przez swój nie do końca przez swój, jest tylko z własnej winy, z własnej woli. Czy też jak myślę o tych opowiadaniach, o Mori i o Asterionie, jako o pewnej całości, one faktycznie, jeśli chodzi o taką kulturę, są dosyć podobne. Moja jest w jakiś sposób dialogiczna, prawda? I na końcu jakby jest to ujawnione, że chodzi o spektakl lalkowy. Tak, lalkarstwo, ja w ogóle się fascynuję bardzo teatrem lalkowym, to jest moje wielkie hobby. Ostatnio trochę zaniedbane, ale bardzo teatr lalkowy lubię. O teatrze lalkowym trochę napisano, ale też widziałem trochę tych spektakli, bardzo różnych. A to jest przecież też piękna alegoria bycia kierowanym, prawda? Marionetkarz, no to jest przecież, to już nawet nie jest metafora, to po prostu alegoria, prawda? Kogoś, kto porusza istotą, a nie bardziej bezwolną. Chociaż też to można, jak pokazał Kleist, znany
wesoło, ta trzy marionetki, tak różnie interpretować. I tak, no w Mori jest oczywiście to wyższe piętro, kiedy mowa o teatrze marionetek, no i tutaj Dedal jest prawda, też uczy te dzieciaki królewskie, bawi się lalkami, co zresztą zgodne jest też z mitologią, bo on rzeczywiście robił dzieciom minosy lalki, co bardzo ciekawym faktem z Janem. Znaczy, mnie zastanawia to, że w Mori jednak ten poziom świata przedstawianego, ten drugi poziom świata przedstawianego jest jednak taki bardziej urzeczywistniony, bardziej odnoszący się do naszych doświadczeń. Tutaj to już jest cały czas tak mityczne. Jak to się ma do pozostałego opowiadania, jak sobie w ogóle tworzysz całą tą konstrukcję? Jeszcze dokładnie nie wiem. Znaczy, mam w zarysach dwa następne, ale tak, takie mgławice mam tylko w głowie. Bardzo mgławicowe, jak one będą wyglądały. Więc jeszcze nie wiem. Jakieś dzieciaki tam na pewno będą. Znaczy w sensie bohaterami. Ja w ogóle jestem przywiązany do dziecięcych bohaterów. No Asterion też jest trochę dzieckiem. Taka perspektywa dziecięca mi się podoba. Więc jeszcze nie wiem. Na pewno no, Orfeusz no, to jest też oczywiście Orfeusz jest takim archetypicznym muzykiem, prawda? Tym kompozytorem. Więc to na pewno będzie o muzyce. A wcześniej spokojnie. Coś powiedzieć, póki się nie... Tak, ale to nie jest w ogóle stały kierunek. To nie jest tak, że ja już będę pisał tylko mity. Nie zmienia się w Borgesa, ani w tego nie... Znaczy w ogóle chciałbym się zmienić w Borgesa, ale... No chcieć to sobie można. Fortnera też bym się chciał zmienić. Ale... Nie, ale będzie też powieść. Będzie też powieść za jakiś czas. Gruba, przygodowa. Także jak ktoś z Państwa woli, jak Władza pisze tak szerzej i są jakieś dialogi, normalne postacie, no to pocieszę, będzie. Musimy się wymienić mikrofonem na moment. Wcześniej wspomniałeś o metafizyczności twoich utworów i faktycznie to też jest jedna z cech, które od razu mi się rzuciły w oczy. Takie dwie cechy, z jednej strony metafizyczność, tak nawet sobie to nazywałem strategią metafizycznego rozwarcia w zasadzie w każdym z twoich utworów, od Skorunia, gdzie to jeszcze było takie najbardziej uprzyziemnione, odnoszące się do naszej szarej polskiej rzeczywistości, też w jakiś sposób osadzone biograficznie przez Robinsona, aż po właśnie te opowiadania mitologiczne, na ich wzniosłość. Co oczywiście ma swoje plusy, ale jednocześnie też jest jakimś takim przyczynkiem do krytyki. I powiedz, jak sobie radzisz ze wzniosłością i z metafizycznością, żeby one nie wypadły z ram, żeby nie stały się w jakiś sposób karykaturalne. Już myślałem, że mnie zapytasz, jak sobie radzę z krytyką. A z krytyką sobie radzę doskonale. Wiesz co, to jest tak. Znaczy, no to jest coś, ja się nad tym specjalnie zastanawiam, bo na to znaczy się pewnie jest też. Bo ja sobie tego jakoś nie parceluję w głowie. Nie przyrządzam tego. Na szczęście moje dochodzenie do literatury trwało dosyć długo. Przeszedłem przez takie różne wyboje, jak pisanie doktoratu, historii literatury i na szczęście zdołałem to wszystko zapomnieć. Też nie, inaczej. Zapomnieć tego wszystkiego nie zdołałem, ale zdołałem się od tego uwolnić. Bo żeby pisać literaturę piękną, trzeba jednak jakby zajść od drugiej strony zupełnie podejść do literatury. I po co to wszystko mówię właściwie? Ty pytałaś o metafizyczność i tak właśnie. Więc ja sobie tego nie układam w ten sposób, że jako jakieś takie mikstury z jakichś tam prawda, elementów i nie odbieram proporcji. Wymyślam historię i robię to absolutnie intuicyjnie. No wyczucie po prostu. I sięgam do moich własnych odczuć związanych z tym, jakie jest życie, jaki jest mój stosunek do ludzi, do mnie samego, bardziej do ludzi po prostu. Ja w ogóle widzę ludzkie życie, jakie widzę jego sens i tak dalej. A też co jest jakoś tam najważniejsze. Znaczy to jakby w jakim kontekście chciałbym ludzkie życie widzieć. Może wiadomo, że można je w tysiącu różnych kontekstów widzieć. Społecznym, ekonomicznym, jakimś seksualnym, religijnym, narodowym i tak dalej. I ileś tam tych kontekstów oczywiście u mnie też jest. Natomiast gdzieś tam na samym dnie, na samym spodzie, w samym środku jest zawsze u mnie jakieś takie czarne jądro nieznanego. I tam tkwi ta tajemnica, która zawsze w tych moich książkach gdzieś jest, bo ja się nie mogę od niej uwolnić, zresztą nie próbuję się od niej uwolnić.
po prostu ją obchodzę cały czas dookoła. I zastanawiam się, co tam jest. Znaczy, właściwie nie to, że zastanawiam się, co tam jest, bo wiem, że nie wiem, nigdy się nie dowiem. Myślę, że te moje książki są takie dosyć agnostyczne, ale zarazem chyba trochę mistyczne, bo jest takie właśnie obchodzenie takiego wielkiego nie wiem, ale też takim nieustannym próby nakucia i wysądowania. Co to jest nie wiem, prawda? Co jest to w środku świata, naszego życia, nas samych? Czego nigdy nie poznamy, a co tak przemożnie kieruje naszymi poczynaniami. I właśnie skoro mowa o tym metafizyczności, bo ktoś kiedyś w recenzji chyba Robinsona zwrócił uwagę, to była bardzo fajna uwaga, która się podoba, że jest książka między innymi o tym, jak bardzo jesteśmy kierowani przez jakieś bardzo skomplikowane, rozbudowane, prawda, kompleksy różnych sił, procesów, działań, na które po prostu nie mamy wpływu. I to jest takie przekonanie, które się już graniczy pomału z pewną obsesją, które we mnie siedzi i które też jakoś mną pisze, powiedziałbym. A to jest sytuacja z kolei taka metafizyczna, z którą się czuję, nie powiem, żebym się czuł jakoś błogo, ale też nie czuję się nieprzybity. Znaczy, im jestem starszy, tym bardziej widzę, że człowiek nie jest wolny w swoich poczynaniach. Tym bardziej jesteśmy zdeterminowani milionem czynników. I rzeczywiście suma tych czynników tworzy jakieś takie nie wiem. Nie wiem, dlaczego właściwie wszystko się wzięło, do czego prowadzi, dlaczego się dzieje, takie się dzieje. I na tym nie wiem chyba, to mam się wszystko zbudowane. I to jest właśnie ta ich niezbywalna metafizyczność, o której mówisz, o którą pytasz. A wzniosłość bierze się stąd, że ja do tego podchodzę poważnie. Znaczy, nie jest to dla mnie źródłem, nie chcę, żeby nie przechodzę się w patos. Staram się, żeby się nie przechodziło w patos. Patos jest fałszywy i trudno się po co wpadać w patos. Natomiast trzeba z tym jakoś niełatwą sytuacją jakoś żyć. I to jest taka podstawa filozoficzna moich bohaterów. No dobrze, no jest dziwnie, ciężko, trudno, nie wiadomo jak, ale trzeba z tym żyć. Widziałeś o czarnym jądrze swojej twórczości, więc chyba nadszedł moment, żeby wprowadzić ostatnią kategorię, którą sobie przygotowałem, jaką jest niesamowitość. Część z Państwa pewnie wie, że chodzi za kogoś w rodzaju ambasadora literatury niesamowitej w Polsce, jako tłumacz Howarda Phillipsa Lovecrafta, tłumacz Artura McKenna i pewnie jeszcze szeregu innych autorów. Miałbym dwa pytania. Pierwsze jest, jak niesamowitość objawi się w Twoich własnych utworach, z perspektywy oczywiście autora. A druga rzecz, czy masz jakiś rodzaj kanonu literatury niesamowitej, który chciałbyś przedstawić polskim czytelnikom, który konsekwentnie rozwijasz poprzez swoje prace przekładowe? Niesamowitość do mojej twórczości się dostaje chyba coraz bardziej. Jak ja wcześniej rzeczywiście najbardziej chyba zanim zacząłem pisać, zanim wydałem Skorunia, stałem się, no powiedzmy, że znany, no w pewnej niszy, ale jednak takiej niszy zdeterminowanej, powiedziałbym, mocnej, zwartej, czyli niszy fanów literatury grozy, zwłaszcza Lovecrafta. I tam stałem się właśnie rozpoznawalny i znany, ceniony jako tłumacz Lovecrafta i on już tak właśnie wiedział, Płaza w nosie Lovecraft. I nagle bach, bo Płaza wydał tom opowiadań dziejący się na polskiej wsi, tam jest o jakichś traktorach, jabłkach i w ogóle co to jest. Jak czytałem recenzję, na przykład w portalu Carpe Noctem, to jest taki portal w literaturze grozy, i tam była recenzja bardzo kompetentna i fajna, ale gdzieś tam między wierszami wyczuwało się właśnie to zdziwienie, że co właściwie myśli, skąd mu się to wzięło. Ale mam wrażenie, że te dwa nurty, jedno się wzięło jakby jakiejś takiej przyziemności po prostu, może, że przyziemności, ale jakieś takie jednak prozy mojego życia, tak jak każdy ma przecież taką swoją prozę. A zresztą ten prozę i tak chyba starałem się, prozę w sensie jakiejś tam wspomnień ciężkiej pracy i dzieciństwa na wsi, czy częściowo na wsi przynajmniej. No ale zarazem ta literatura grozy, ta niesamowitość gdzieś tam mi też towarzyszy od dziecka właściwie. No, ja poega zacząłem czytać jako małe dzieci, jak Lovecrafta też właściwie, troszeczkę później. Zawsze lubiłem się bać, oglądałem te wszystkie Drakule i Frankensteiny. I mi się to podobało, nie wiedziałem dlaczego i nie wiedziałem dlaczego właściwie ludzie lubią się bać. Teraz już tak zaczynam pomału to rozumieć i wiedzieć.
I faktycznie to jest niesamowitość, ta proza, w sensie polskich realiów, jakichś tam zwykłych bohaterów i tak dalej, to się zaczyna gdzieś pomału zbiegać. I odkryłem to pisząc Robinsona, kiedy zdałem sobie sprawę, że tam właśnie widać takie, jedno z moich ulubionych opowiadań Poego, Zagłady Tłumaczerów. I odkryłem, że to jest po prostu w tej powieści, jest gdzieś ukryte. Że ten bohater jest trochę jak Rodrygo Asher z tego opowiadania Poego i tak się starali od niego uwolnić, a nie może, do tego domu rozsypującego się trochę. Tej rodziny, która się na nim kończy, nie wiadomo, czy będzie jeszcze dalej i tak dalej. A te opowiadania mityczno-biblijne to chyba no właśnie tutaj słowo mroku nie liczyłem, ile się pojawia, ale chyba sporo liczę opowiadania. Więc to nie jest. Ale to chyba jest jakaś kulminacja, bo ta następna powieść, którą chcę napisać, będzie taka o wiele bardziej realistyczna, taka społeczno-polityczna też chyba taka będzie. A jeszcze coś o tym niesamowitości, no właśnie, że znowu zgubiłem część tego pytania. Nie, zapytałem, jak on się objawia w twojej twórczości, na co chcesz tam odpowiedź, w jakimś sensie, ale możesz kontynuować. Znaczy, to właśnie jeszcze dopowiem, bo ja literaturę niesamowitą traktuję jako nie każdą, oczywiście nie każdy pisarz, nie każda książka, pewnie 90% tej literatury, jak każdej, to jest czyste rzemiosło, to jest jakaś pisanina rozrywkowa. Natomiast ci pisarze, którzy mieli coś w głowie i mieli jakieś intuicje filozoficzne, jak Lovecraft, no to dla nich ta konwencja była świetnym narzędziem do pokazania właśnie pewnych treści filozoficznych, pokazania jakiejś sytuacji metafizycznej człowieka wobec życia, świata, kosmosu, czasu, losu itd. No ale do tego trzeba wielkiego umysłu i wielkiego talentu. Więc ja do literatury grozy podchodzę poważnie, znaczy rzeczywiście staram się ją czytać i wyciągnąć z niej to, co najciekawsze, i czytać ją jako literaturę właśnie taką filozoficzną, po prostu, metafizyczną, której ta obcość, groza, niesamowitość to jest właśnie jakieś takie, nie wiem, jakie metafory można było użyć, to takie ciemne jądro rzeczywistości, którego nigdy nie poznamy, czy jakiś taki pierwotny mrok, z którego się wydłużyliśmy, ciągle w nas jest, czy ciągle jest w świecie. No generalnie to wszystko, co się zawiera pod pojęciem nieznanego, a to jest otchłań przecież. Nieznane można na inny sposób opisywać, na inny sposób można się bać. I to nieznane rzeczywiście gdzieś jest tam. Skoro też czasami słyszał, widział, bardziej słyszał, jakieś rzeka do niego gadała, albo coś tam mignęło, jakieś sny miał i tak dalej. To nie jest, stanowczo się zawsze odżegnowałem i odżegnuję do przyporządkowania tej książki do literaturyzmu magicznego, ale coś tam pewnie jak gdzieś tam bardzo daleko na rzeczy jest. Ale w Jezusie Krakowie z kolei jest tylko trochę powieścią gotycką właśnie. W domu pełnym właśnie duchów trochę takich upiorów przyszłości. A nieprzypadkowe okładki mówią wiele. Słucham? Nieprzypadkowe okładki obu tych książek mówią wiele. Tak. Łajec jednak nakierowuje na pewno. Tak. No to przyszło jak tak, ale jeszcze powiem o tej niesamowitości, bo nie wiem, czy będziesz chciał mnie o to pytać, natomiast jeszcze o tym kanonie. Tych autorów, tę literaturę grozy czytam taką starszową z XIX wieku i początku XX, bo ona wtedy była najciekawsza, nie? I jest autor, który rzeczywiście od wielu lat chciałem bardzo tłumaczyć, ale na szczęście mi się to udało, znaczy udaje, nazywa się Arthur Macken. I wyjdzie jego powieść w moim przykładzie w przyszłym roku. Najpiękniejsza i jeszcze coś wiedzieć wcześniej, ja wtedy mogę zdradzić. I to jest taki autor bardzo głęboko metafizyczny rzeczywiście, taki mistyk, walijski pisarz. Trochę dekadent, trochę mistyk. Fascynujący pisarz. Dobrze, kończy nam się czas, jeszcze chciałbym, żeby Państwo zadali parę pytań. Ja bym miał na koniec jedno pytanie w jakiś sposób humorystyczne, mam nadzieję, że krótkie. A mianowicie, skądinąd wiem, że bardzo interesuje się też western. I skądinąd wiem, że zapowiadałeś, że masz ambicje napisania książki o Zygmuncie Kasińskim. Czy możemy liczyć kiedyś na western o Zygmuncie Kasińskim? Nie, tego nie będę mieszał. Ale powieść o Zygmuncie Kasińskim będzie też powieścią o Lordzie Byronie i jego córce. Tak, to jest w ogóle pomysł bardzo stary. On ma dokładnie 10 lat, jak sobie kiedyś policzyłem. Ale 10 lat temu uznałem, bardzo długo pracowałem nad tym pomysłem, stwierdziłem, że absolutnie nie jestem w stanie tego napisać. I teraz też uważam, że jeszcze nie jestem w stanie tego napisać, więc no nie mogę nawet obiecać, kiedy to powstanie. Może jako piątą, szóstą książkę, nie wiem, jeśli jeszcze będę pisał. Dziękuję.
Będę miał okazję zapytać Cię, czy jesteś uznanym pisarzem, może będziemy rozmawiać. Tak. To wtedy sobie siądę i powiem tak. No dobrze, teraz czas dla Państwa. Czy ktoś ma pytania do Macieja Płazy? Bardzo zachęcamy, bo jak Państwo widzą, autor bardzo otwarty, chętnie mówię. Odpowiem. Znamy ten schemat. Jak tylko autor zbierze się do wyjścia, to wtedy się wszyscy zgłoszą, więc... Ja mam pytanie. Pan tutaj zostaje. Teraz to niesamowite idzie. Za co pan cenił Lovecrafta? Słucham? Za co pan cenił Lovecrafta? A może byśmy mogli sobie to spotkanie? Cenię go za... To tak postaram się w telegraficznym skrócie zupełnie. Cenię go za piękny styl. On po prostu bardzo pięknie pisał. Cenię go za ogromną wyobraźnię, taką przestrzenną i plastyczną. On po prostu tworzył niesamowite krajobrazy swojej twórczości. Niesamowite krajobrazy, czasami ledwie sugerowane, ale bardzo, bardzo rzeczywiście sugestywne. Cenię go za intuicję filozoficzną. Rzeczywiście on potrafił ten gatunek, który się wziął między innymi z takiej palpowej literatury, bo Lovecraft był wielkim miłośnikiem, zagorzałym czytelnikiem takiej klasycznej, amerykańskiej, prymitywnej pulp fiction, która wtedy już w jego czasach się ukazywała w dużych ilościach. On to wszystko czytał. I on to oczywiście przerabiał motywy z pulp fiction na świetną prozę, no jak powiedział kiedyś mój kolega, robił syrenki Mercedesy. Syreny Mercedesy. Czyli rzeczywiście brał jakieś upiecie i z nich po prostu tworzył piękne całości. No jeszcze jest parę rzeczy, za które go nie cenię, ale to... No miał też trochę niedobry styl. Jako pisarz też błądził czasami, ale tak, no za styl, za wyobraźnię i za głębię, bo jego twórczość jest po prostu głęboka. Zarazem, jeszcze za jedną rzecz docenię, ponieważ to był pisarz bardzo głęboko ateistyczny i taki pod względem filozoficznym to był taki materialistyczny, taki, prawie taki monizm materialistyczny, że on w ogóle absolutnie nie wierzył w żadną metafizyczność, po prostu kompletnie. Jego świat jest fizyczny w 100%, tam nie ma żadnych bogów u niego, tylko są jakieś inne istoty po prostu z innego świata, czy innych światów. I on w ogóle od religii się strasznie odżegnywał, strasznie ją gardził i strasznie postponował w swoich listach. Natomiast co mnie kiedyś zdumiewało, w swojej twórczości jego bohaterowie, człowiek jest w ogóle istotą religijną. I to zawsze mi się podobało, że potrafił wyjść poza swoje własne przekonania filozoficzne i pokazać człowieka rzeczywiście obiektywnie. Że człowieku, w sensie gatunku, w ludzkiej umysłowości, są pewne skłonności, pewne ciągoty, pewne intuicje, pewne potrzeby filozoficzne, metafizyczne, których on nie podziela, ale no, nie może ich pominąć. Nie wiem, może to jest kwestia drugorzędna, ale zawsze... Bo to się uczy jakiejś mądrości po prostu. No, człowiek jest mądry, w zwyczajnym świecie. Jeszcze jakieś pytania? Pan powiedział, że im jest starszy, wie pan już, dlaczego ludzie lubią się bać. Może mi pan powie, dlaczego ludzie lubią się bać, bo ja tego nie rozumiem. Ja się nie lubię bać, ale wiem, że ludzie lubią, więc dlaczego? Wydaje mi się, że lubią się bać, no w tym sensie, dlaczego ludzie oglądają horrory, czytają... No więc ja myślę, tak skłaniam się ku temu, żeby to ja użyłem nawet takiego sformułowania dość poetyckiego, jako takie ziarno takiego pierwotnego mroku, z którego się wzięliśmy. Bo mnie bardzo ciekawi to, znaczy nie to, że ciekawi, skąd się wzięliśmy, tylko ciekawi mnie to, mnie w ogóle bardzo fascynuje, bardzo ciekawi to, że czegoś nie wiemy i to ile nie wiemy. Kiedyś na przykład jak pisałem jeszcze doktora Talebie, to byłem takim bardzo konsekwentnym, takim zagrożonym racjonalistą, sceptystą i tak dalej. Bardzo mi się podoba to, co człowiek może wiedzieć, ile może wiedzieć. Teraz właściwie przeszedłem na takie pozycje taką opatrzoną z jakimś takim zapytaniem. Czy fascynujące jest to coraz bardziej to, czego nie wiemy? Ile możemy jeszcze nie wiedzieć? Ile może się okazać, że jeszcze nie wiemy? I myślę, że to. Horror, literatura grozy, czy horror, groza i niesamowitość to jest takie nie wiem, właśnie odzywające się szepczące albo ryczące z ciemności po prostu. Nie wiem nie wiesz właściwie, nie będziecie wiedzieć. Nie wiem, jest chyba jakaś taka może trochę masochistyczna skłonność do nie powiedziałbym, że bawienia, ale się tym nie wiem.
i tym strachem, ale takiego, nie wiem, to takie banie się horrorów, czy pisanych, czy filmowych, to jest chyba, to jest jakaś taka, jest tam jakaś filozoficzność, prawda? Jakaś taka, jakieś takie obadywanie tego właśnie, obmapywanie, obmacywanie tego, tego, co nie wiemy i dlatego się tego boimy. Nie wiem. Nie przekonałem, ale ja nie wiem. Ja owszem, na przykład opowiadania mojego czytałam dawno temu, od tej pory do tego nie wróciłam, natomiast to, co tam mnie fascynowało, to nie sam, nie niesamowitość, tylko właśnie to, co ludźmi kieruje, to całe zło w ludziach, ta taka przewrotność, hipokryzja i tym podobne historie, a nie otoczka niesamowita. Ma Pani głęboką rację, bo jego niesamowitości, w sensie takim ściśle filozoficznym, jest bardzo mało tak naprawdę. U niego nie ma duchów, upiorów. Znaczy zdarzają się, ale to zazwyczaj są to takie duchy, upiory o takim statusie, że właściwie nie wiadomo co to jest. I całkiem możliwe, że to są tylko urojenia. I to był bardzo głęboko psychologiczny pisarz. Tak jak Pani mówi, to rzeczywiście pokazał sam tą kawał prawdy psychologicznego człowieku. Dokładnie. No a człowiek widocznie go przerażał to, co w nim tkwi, dlatego to przerażenie swoje zapisał. No właśnie, bo w nas też jest jakaś odpar. Drodzy Państwo, jeszcze jakieś pytania? To się finansowo. No chyba pierwsza. Pierwszą była nagroda literatury na świecie, to za tłumaczenie Lovecrafta. To była rzeczywiście ogromna niespodzianka dla mnie, bo nie sądziłem, że wydawało mi się, że Lovecraft jednak jest i być, obawiałem się, może pozostać takim pisarzem drugiej kategorii. I sam przekonałem wydawnictwo, żeby wysłali egzemplarze książki do literatury na świecie, zgłosili do nagrody i byłem zdumiony, rzeczywiście to zostało docenione. I tak, to było wielkie zaskoczenie. No ale jednak pisanie własnych książek to jest jednak jakieś wejście na jakiś poziom wyżej. W sensie jakiejś prezentacji własnego ja. Więc w kwestii takiej, powiedziałbym, prestiżowo-próżnościowej, to jest oczywiście takie największe spełnienie, zdecydowanie, niż tłumaczenie. No i tu pierwszą nagrodę dostałem, nagrodę Gdynia i to po prostu rzeczywiście to zaskoczenie i to zdumienie i tę radość to było w sobie zachowane najbardziej, tak myślę. Jeszcze jedno pytanie sobie pozwolę zadać. Pan książki trzymał na półce razem z książkami Andrzeja Muszyńskiego czy Andrzeja Dybczaka. Czy czuje Pan pięć z tą półką? Andrzeja Dybczaka nie czytałem, szczerze mówiąc. Andrzeja Muszyńskiego czytam i bardzo go lubię, bardzo cenię go twórczość. Ale to jakby nie ma jakiejś inspiracji między nami, bo myśmy pisali te nasze książki. Znaczy mnie zaś ukazały już wcześniej, przed Skorunie, ale nie czytałem. Przeczytałem dopiero po Skorunie, przeczytałem chyba pod krzywdzie, potem dopiero Miedzę. Więc to jakby zupełnie, znaczy nie zupełnie, no po prostu jakby działamy odrębnie jakoś. Znaczy w tej chwili znamy sprawdzają swoją twórczość, ale nie sądzę, żeby to była jakaś inspiracja. Raczej wspólny pień, wspólny korzeń po prostu. Także tak, z Andrzejem Muszyńskim tak, wyczuwa w nim jakieś pokrewieństwo, owszem. To jego taka właśnie bardzo przaśna, zarazem bardzo poetycka i zarazem bardzo metafizyczna wieńskość jest u niego. Ja to bardzo lubię. No i pięknie pisze, to jest stylista, bardzo go cenię. Myślę, że nasz czas się skończył. Bardzo dziękujemy. Natomiast jeszcze mamy parę ogłoszeń. A mianowicie powieść Macieja Błazy, Robinson Polezowie, za którą dostał on nagrodę Angelusy, do kupienia naszej księgarni, do czego oczywiście gorąco zachęcamy. No i myślę, że będziesz musiał przeznaczyć czytelnikom jeszcze parę minut na podpisywanie książek. Cały ten proces nastąpi w pomieszczeniu obok. Więc gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany uzyskaniem autografu, Macieja Błazy, zachęcamy do przemieszczenia się do następnej sali.